dzisiaj kończyć naszą serię pod tytułem Jestem z miasta, w trakcie której mówimy o kulturze, o wartościach naszej społeczności, ale nie wiem jak wy, ale ja już czuję. Ja już czuję po tym uwielbieniu, po tym prowadzeniu Sary, po tych świadectwach Alka, Piotrka, po tym słowie, które nam przekazała Eliza, ja czuję tu atmosferę nieba i wierzę, że będziemy mogli doświadczać tego także w tym słowie. Dlatego chciałem się teraz w początku pomodlić razem z wami, okej? Okay? Potężny Ojcze, przychodzę do ciebie i staję przed tobą i mówię, że to nie moja moc, to nie moja mądrość, nie moje starania, ale Twoje słowo, Twoja łaska, Tato. I modlę się, Ojcze, żeby Twoje słowo było dzisiaj precyzyjne, żeby trafiało do naszych serc, żeby trafiało w te miejsce naszego serca, które dzisiaj potrzebują odświeżenia, potrzebują Twojego słowa, Tato. Ja wierzę, że Twoje słowo jest ostre, że jest trafne, że jest precyzyjne i wierzę, że Ty, Ojcze, odbierzesz swoją chwałę z tego słowa w imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie. Jesteśmy w trakcie serii Jestem z miasta. Mówimy o kulturze, o wartościach społeczności miasto. O społeczności miasto, miasta położonego na górze. I mówiliśmy już o tym, co widać. Alek zaczął, mówił o tym, co widać. Mówił o postawach, mówił o zaangażowaniu. O tym właśnie, co możemy zobaczyć okiem. A tydzień później, też tydzień wcześniej, patrząc z tej dzisiejszej perspektywy, ja mówiłem o tym, co słychać. Mówiłem o brzmieniu naszej wiary, o tym, jak powinna brzmieć nasza wiara, wiara społeczności miasto, o tym, że to brzmienie wiary powinno być wyraźne, żeby wszyscy wiedzieli, że Jezus Chrystus umarł za każdego na krzyżu i jest ratunek w Nim. A dzisiaj będziemy mówić o tym, co czuć. Będziemy mówić o tym, co czuć, co można odczuć. Adam w opisie wydarzenia na Facebooku pisał o zapachach i będzie trochę też o zapachach, o miłej woni. Ale to później. Ale tak sobie, przygotowując się tego słowa, myślałem sobie, co tak naprawdę w tej duchowej atmosferze, co możemy odczuć? Co my możemy odczuć? I wiecie, jakiś czas temu, wcześniej, mieliśmy serię pod tytułem Królestwo Boże. Mówiliśmy o wartościach Królestwa, o tym, kim są ludzie Królestwa. Mówiliśmy o posłuszeństwie, o jedności. I to jest bardzo mocno w naszym sercu, w wizji naszej społeczności, Królestwo Boże. I jak teraz w trakcie tej serii mówimy o kulturze naszej społeczności, to musimy wiedzieć, że ta kultura naszej społeczności jest przesiąknięta kulturą Bożego Królestwa. Kultura naszej społeczności to jest kultura Bożego Królestwa, a wiemy na podstawie Słowa Bożego, że Królestwo Boże jest nie z tego świata. Królestwo Boże jest nie z tego świata, więc możemy widzieć pewne postawy, możemy słyszeć brzmienie wiary, ale jeśli chcemy odczuć Królestwo Boże, to musimy mówić o pewnej atmosferze. Mówić o pewnej atmosferze, która jest związana z tym Królestwem Bożym, które jest tu pośród nas. I wiecie, jak sprawdziłem w słowniku języka polskiego słowo atmosfera. Słowo atmosfera i przeczytam wam teraz definicję słowa atmosfera. Atmosfera jest to nastrój panujący w jakimś środowisku, otaczający jakieś osoby, zjawiska i miejsca. Nastrój panujący w jakimś środowisku. I atmosferą naszej społeczności to jest to, co otacza to miejsce, co otacza nasze zgromadzenie, jaki jest tutaj zapach może w powietrzu, jakie są odczucia, jakie są odczucia nowych osób, które są tutaj po raz pierwszy i są dzisiaj z nami nowe osoby, więc witamy was bardzo serdecznie, możemy na nich zaklaskać. Super, że jesteście z nami. Cieszymy się niezmiernie i wierzymy bardzo, że wy jako pierwsi, jako jesteście z nami po raz pierwszy i że to, co możecie tutaj odczuć, to jest atmosfera nieba. Bo my bardzo chcemy, żeby tutaj na tym miejscu, w społeczności miasto, można było doświadczyć atmosfery nieba. Każde miejsce, każda społeczność, każde zgromadzenie ludzi tworzy pewną atmosferę. I dzisiaj chciałbym się skupić na tym w moim słowie, o tym, jaka jest atmosfera nieba, jaka jest atmosfera społeczności miasto. I przygotowując się do tego, też miałem takie skojarzenie z filmu Władca Pierścieni. Nie wiem, wielu z was widziało ten film Władca Pierścieni i tam w trzeciej części Powrót Króla. Już ta ostateczna rozgrywka, ostateczna batalia. I tam jest taki moment, kiedy armia orków, armia nieprzyjaciela uderza, podchodzi pod miasto Minas Tirith. I tam to miasto jest takie śniące w bieli. I ta armia orków ustawia się na tych polach pod murami miasta. I oni patrzą na to miasto i ten dowódca orków, taki najbardziej, wiecie, najbardziej wykrzywiony, z najbardziej pokrzywioną twarzą, staje, patrzy na to miasto i mówi, że to miasto pachnie strachem. To miasto pachnie strachem. Mimo, że miało lśniące mury, że miało bardzo takie białe, doskonałe mury, to on powiedział, odczuł to, że to miasto pachnie strachem. I wiecie, ja się nie zgadzam na to, żeby nasze miasto, miasto położone na górze, pachniało strachem, ponieważ tutaj, w tym miejscu, możemy doświadczać zwycięstwa w imieniu Jezusa Chrystusa. I teraz wskoczymy w taki fragment w drugim liście do Koryntian, dosyć długi fragment,
Przeczytamy go najpierw całego, a później będziemy lecieli werset po wersecie. Drugi list do Koryntian, poproszę na ekranie. Drugi rozdział, 14 i 16 werset. I Paweł pisze, momencik. Paweł pisze tak. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa, zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadająca śmierć. Dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. Kto się nadaje do pełnienia tej służby? I to jest taki dłuższy fragment, ale wierzę, że ten fragment będzie dzisiaj dla nas taką konkretną instrukcją na to, jak żyć, jak przebywać, jak tworzyć atmosferę nieba. Jak tworzyć atmosferę nieba. I będziemy lecieli po kolei w tym fragmencie. I pierwsza rzecz, na której chciałem się skupić, to ten pierwszy werset. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo. 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 Powiedzmy razem zwycięstwo. 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 Wiecie, atmosferę nieba tworzy przekonanie o zwycięstwie. Atmosferę nieba tworzy to, że każdy z nas, każdy obywatel społeczności miasto będzie przekonany o tym, że Jezus Chrystus na krzyżu zrobił już naprawdę wszystko. To nasze osobiste przekonanie każdego z nas, i będziemy stawali w tym przekonaniu razem na modlitwie, to wytworzy atmosferę nieba, atmosferę przekonania o tym, że naprawdę to, co zrobił Jezus na krzyżu, jest wystarczające. Że to jest całkowicie wystarczające. I jest drugi fragment z listu do Kolosan, który chciałem a propos tego zwycięstwa przeczytać. List do Kolosan, drugi rozdział, mówi o tym: On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Pierwsza rzecz, którą nowi ludzie, którzy przyjdą do społeczności miasto, czują, to, czy ludzie w mieście mają autentyczne przekonanie o zwycięstwie w imieniu Jezus. My musimy naprawdę mieć to autentyczne przekonanie o zwycięstwie, bo jeśli tak nie będzie, to, co ludzie będą mogli odczuć, to pewien strach. Strach przed chorobą, strach przed nieznanym, strach przed przyszłością. To wszystko będzie odczuwalne, a my nie chcemy, żeby taki był zapach, żeby taka była atmosfera tego miejsca. My możemy mieć pewność, że Jezus na krzyżu zrobił naprawdę wszystko i wszelka choroba, wszelka trauma, wszelki lęk, cokolwiek tam jest, to musi się ugiąć przed tym potężnym imieniem. Wiecie, i kiedyś taki ważny dla mnie człowiek, Wiesław Zięba, mój duchowy ojciec, powiedział mi takie słowa, dosyć ciężkie dla mnie sytuacji. Powiedział mi takie słowa, które bardzo zapamiętałem, nawet sobie zapisałem w moim dzienniku duchowym. Napisałem sobie datę i napisałem sobie słowa Wiesia do mnie. Masz łaskę do tego, żeby zwyciężać za każdym razem. Masz łaskę do tego, żeby zwyciężać za każdym razem. I ja, wiecie, to w tamtej sytuacji było dla mnie bardzo ważne, bo ja wiedziałem o tym, to wzmocniło to przekonanie w moim sercu, że ja mam łaskę do tego, żeby zwyciężać w każdej sytuacji. Że ja nie muszę się bać żadnych okoliczności, nie muszę się bać tego, co jest przede mną, nie muszę bać się choroby, nie muszę też się bać grzechu innego człowieka. Ja mogę po prostu być pewny zwycięstwa i mogę roztaczać wokół siebie atmosferę nieba. Wiecie, taka atmosfera oparta na przekonaniu o zwycięstwie, ona też tworzy taką przestrzeń do tego, że my naprawdę nie boimy się cudzego grzechu. Wiecie, bo często w Kościele jest takie, wiecie, to jest takie to środowisko chrześcijańskie i żyjemy sobie takim świętym życiem i teraz, gdy przychodzi jakiś grzesznik, to jeśli my nie mamy przekonania o tym, że łaska jest wystarczająca, że łaska Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, to wtedy my często boimy się tego grzechu. Boimy się pobrudzić, boimy się teraz, że to jakoś wpłynie na nasze święte życie. Ale jeśli będziemy mieli to autentyczne przekonanie, że Jezus Chrystus na krzyżu zrobił wszystko, ale to absolutnie wszystko i możemy być pewni zwycięstwa, pewni tego, że On zawsze daje nam zwycięstwo, to będziemy mogli z otwartymi ramionami przyjąć tego człowieka. Bo będziemy widzieli tego człowieka, którego Bóg ukochał, dla którego Bóg posłał swojego Syna, żeby On umarł za Niego, a nie będziemy widzieli tego grzechu. Będziemy widzieli, że łaska jest większa niż ten grzech, że łaska jest wystarczająca. Amen?
I to jest pierwsza podstawa atmosfery nieba, czyli autentyczne przekonanie o zwycięstwie w Jezusie Chrystusie. Przekonanie o tym, że On zawsze daje nam zwycięstwo. Idziemy dalej w przepisie apostoła Pawła na atmosferę nieba i czytamy dalej w tym fragmencie tak. Daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. Woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. I wiecie, chciałem się skupić teraz na tym słowie woń. Woń. To słowo woń występuje zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie. Najpierw weźmy Stary Testament. W Starym Testamencie znajdujemy to słowo wszędzie tam, gdzie jest mowa o ofiarach. Gdy był potop, po potopie Noe wraz z rodziną wyszli na ziemię i zbudowali ołtarz dla Pana i złożyli Mu ofiarę. I tam czytamy, że ta woń, która się uniosła z tej ofiary, była miłą wonią dla Pana. Była miłą wonią dla Pana. Później czytamy, że Mojżesz na pustyni, jak składał w przybytku ofiarę Bogu, to ta woń z tej ofiary była miłą wonią dla Pana. I w Starym Testamencie Żydzi, oni składali ofiarę w świątyni i z tej ofiary przebogalnej unosiła się miła woń dla Pana. Miła woń dla Pana. I to jest Stary Testament. To jest Stary Testament, ale my mamy lepsze przymierze. My żyjemy w Nowym Testamencie. I to, co jest naszą miłą wonią dla Pana, o tym możemy przeczytać w Efezjan 5 rozdziale, w 2 wersecie. Czytamy tak. I postępujcie w miłości, jak Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. Na miłą woń. My, ludzie Królestwa, my, ludzie Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, my nie musimy już składać ofiar, nie musimy już składać ofiar w świątyni. My mamy doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, która dokonała się na krzyżu. I to jest nasza doskonała ofiara. To jest miła woń dla Pana, więc tak jak mówiłem tydzień temu, gdy będziemy wyznawali to, że Jezus jest Panem, będziemy głośni, będziemy słyszeli to brzmienie wiary, to będzie miłą wonią dla Pana. Czytamy w Hebrajczyków 13:15, że przez Niego, przez Jezusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię. Naszą ofiarą w Nowym Testamencie jest owoc naszych warg, owoc naszego uwielbienia. My pokładamy w uwielbieniu, stając wspólnie jako społeczność w uwielbieniu, my pokładamy naszą wiarę w imieniu Jezus. My Go uwielbiamy, uwielbiamy to, co On zrobił dla nas na krzyżu. I to jest nasza ofiara, to jest miła woń dla Boga. Miła woń dla Boga. I ona tworzy atmosferę nieba. Atmosferę nieba, którą możemy wszyscy tutaj doświadczać. I wiecie, jest tak, że jak w jakimś miejscu roztacza się jakiś zapach, jakaś woń, to jeśli przez pewien okres czasu będziemy przebywać w tym miejscu, w którym jest ta woń, to nasiąkniemy tym zapachem, nasiąkniemy tą wonią. I tak dokładnie jest też w tym miejscu, wiecie? A jeszcze może taki przykład. Ja na przykład, gdy spotykam się z Miką, to później jeszcze wiele godzin po spotkaniu z nią odczuwam jej zapach, wiecie? Jestem w pracy, jestem w szkole, ale po spotkaniu z nią dalej odczuwam jej zapach. I tak samo wierzę, że jest, jeśli my przebywamy w Bożej obecności, to nasiąkamy tą miłą wonią, nasiąkamy tym zapachem nieba, nasiąkamy Jego obecnością. I później, gdy idziemy gdzieś do świata, idziemy w nasze codzienne obowiązki, idziemy do pracy, idziemy do szkoły, to wtedy możemy roztaczać woń Jego poznania, tak jak pisał Paweł, roztaczać woń Jego poznania wszędzie, wszędzie. I wiecie, chciałem Wam teraz opowiedzieć małą historię z zeszłego tygodnia, świetna historia. Wiecie, mieliśmy tutaj nabożeństwo, był świetny czas, mówiliśmy właśnie też na temat tego, co słychać, mówiliśmy o tym, jakie jest brzmienie naszej wiary. I był świetny czas nabożeństwa, potem sprzątaliśmy wszyscy razem i to jest niesamowite, jakie jest zaangażowanie naszej społeczności, jak wielu ludzi tutaj służy w społeczności miasto. I jak już kończyliśmy na sam koniec wraz z Patrycjuszem, szliśmy do mojego samochodu, żeby zanieść sprzęt do mojego samochodu i wychodząc tutaj z domu harcerza, wchodzimy przez drzwi i widzimy pewnego pana pod krawatem w garniturze ubranego, który zmierza w naszym kierunku i po prostu byłem pewny, że on idzie, żeby spotkać się z nami. I spotkaliśmy się tak w połowie drogi od tych drzwi i on podchodzi do nas i pierwsze, co mówi, to: wy jesteście od Pana Boga?
wy jesteście od Pana Boga? I ja byłem zszokowany tym pytaniem, ale co odpowiedziałem, to odpowiedziałem, że tak, jesteśmy od Pana Boga, wiecie? I to jest dla mnie niesamowite. To jest niesamowite, że my wszędzie tam, gdzie idziemy, to możemy roznosić woń Jego poznania. Ale ta woń bierze się z tego, że my nasiąkamy Jego obecnością. Że nasze uwielbienie to nie jest tylko jakieś kilka piosenek, kilka dźwięków, ale to jest konkretne przebywanie w Bożej obecności, nasiąkanie tym miłym zapachem. I potem, gdy wychodzimy z tego miejsca, albo wychodzimy z czasu spędzonego z Bogiem, to potem możemy roznosić woń Jego poznania wszędzie tam, gdzie On nas posyła. Amen? I to nie tylko w niedzielę. Nie tylko w niedzielę, bo ludzie z miasta położonego na górze spędzają czas z Bogiem każdego dnia. Każdy dzień zaczynają od spędzania czasu z Bogiem. Oni chcą nasiąkać tą obecnością już z samego rana, żeby później w ciągu dnia wszędzie tam, gdzie są, móc roznosić tą woń Jego poznania, żeby to pachniało pięknie, żeby nasze dni nie były takie, wiecie, jałowe, ale żeby były wypełnione tą Jego obecnością, wypełnione zapachem nieba, atmosferą nieba. I to jest wspaniałe, wiecie, to jest przywilej dla nas. To jest przywilej dla nas, że możemy stać w Jego obecności, że możemy nasiąkać Jego obecnością, atmosferą nieba, którą dla nas przygotował. I możemy potem iść z tym i wszędzie, gdzie idziemy, to możemy roztaczać tą woń. Czytamy dalej. Przepisie na atmosferę nieba, którą daje nam apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi tak dalej w tym fragmencie. Woń Jego poznania. Woń Jego poznania. I chciałem teraz się skupić na słowie poznanie. Poznanie. To nie chodzi o Poznań, o miasto Poznań, ale chodzi o poznanie. O poznanie. I znalazłem inny fragment w Słowie Bożym, który mówi o poznaniu. Filipian 3 rozdział 7-9 pisze apostoł Paweł. I apostoł Paweł to jest akurat człowiek, który naprawdę miał wiele do powiedzenia w temacie poznania. I on pisze tak. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi. Wiecie, mówiąc o kulturze społeczności miasta, musimy mieć to przekonanie, że to, jaka będzie kultura naszej społeczności, będzie wynikało z tego, jaka będzie kultura, jaka będzie osobista relacja każdego z nas z Bogiem. To, co widzimy tutaj w niedzielę, to jest wypadkowa tego, jak my na co dzień w tygodniu żyjemy z Bogiem. To jest wypadkowa tego, jak my każdego dnia szukamy Go, jak my widzimy to, że poznanie Jego, poznanie Jezusa Chrystusa jest największą wartością. Jeśli będziemy mieli tą pewność, to przekonanie, że poznanie Jezusa Chrystusa jest największą wartością, to wszystko inne uznamy za stratę. I Paweł używa bardzo mocnych słów. On mówi, że to wszystko inne to jest jak gnój. A wiecie, ja wychowałem się na wsi, więc kojarzę ten zapach. Kojarzę ten zapach i wiem, że to śmierdzi. Gdzie to śmierdzi. To nie jest miła woń. To nie jest miły zapach. To nie jest ten zapach, który my chcemy roznosić. To nie jest ten zapach, który my chcemy roznosić wszędzie tam, gdzie idziemy. Bo my chcemy roznosić woń Jego poznania. My chcemy czynić to imię znane. Chcemy, żeby wszyscy ludzie mogli doświadczyć zbawienia w Jezusie Chrystusie. Amen? Więc każdy z nas, jeśli chcemy tą atmosferę nieba tutaj wytworzyć w tym miejscu, to my musimy naprawdę uznać poznanie Jezusa Chrystusa jako najwyższą wartość w naszym życiu. Doświadczanie Jego miłości, doświadczanie Jego dobroci, doświadczanie Jego przychylności. To jest coś, co powinno być dla nas najwyższą wartością. Coś, od czego powinniśmy zaczynać każdy dzień. O to, żeby stawać i oczekiwać, że tego dnia, dzisiaj będziemy oczekiwać Twojej dobroci, Twojej przychylności. I to ma być naszą największą wartością. To ma być naszą największą wartością. Poznanie Go i odnalezienie siebie w Nim, odnalezienie naszej prawdziwej tożsamości. Dalej. Paweł pisze ten przepis na atmosferę nieba i mówi tak. Pisze o tym, pisze. I na sam koniec mówi, kto się nadaje do pełnienia tej służby? Kto jest w ogóle godzien, żeby roznosić woń poznania Jezusa? Kto jest godzien, żeby to robić? Kto jest tak święty, tak doskonały, żeby to robić?
I wiecie, i odpowiedź jest taka, że nikt sam z siebie nie jest godzien. Nie jest godzien, żeby roznosić woń poznania Jezusa, ale to pokazuje mi jedno, że naszą świętość, jakkolwiek już wiele w życiu z Bogiem przepracowaliśmy, jak wiele już takiego naszego grzechu pokonaliśmy, jak wiele już doświadczyliśmy tej łaski, jak wiele już widzieliśmy wielkich cudów, to zawsze naszą świętość musimy upatrywać w Jezusie. Zawsze musimy widzieć to, że Jezus jest w centrum, że Jezus jest w centrum naszej społeczności, bo to Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa. To nie my sprawiliśmy, że my możemy być zapachem i że możemy roznosić woń Jego poznania. To Bóg sprawił. To Bóg sprawił w Jezusie Chrystusie, że my możemy roznosić woń Jego poznania. I my, chcąc stworzyć atmosferę nieba, musimy nieustannie o tym pamiętać, że Jezus jest w centrum. Wtedy nowe osoby, które tutaj przyjdą, one nie będą widziały jakiegoś klubu, ekskluzywnego klubu dla świętych. Klubu dla tych już doskonałych, tych oczyszczonych. Ale oni przyjdą i zobaczą, że tu są ludzie, którzy każdego dnia potrzebują desperacko Jezusa. Potrzebują Go każdego dnia, potrzebują Go w każdym momencie swojego życia. Potrzebują Go w swoich relacjach, potrzebują Go w swojej szkole, w swojej pracy. I Jezus jest w samym centrum ich życia. I to musi być przekonaniem każdego z nas. To musi być naprawdę, Jezus musi być w centrum naszego życia w każdym momencie tego życia. Bo wtedy będziemy mogli tworzyć atmosferę nieba. Bo On jest Królem. On jest Królem. I znalazłem taki fragment w pierwszym liście do Koryntian 2:9. Ała, 2:9. Który mówi ciekawe słowa. Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, to widać, ani ucho nie słyszało, to słychać, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I wiecie, ja wierzę, że nasza postawa, to o czym mówił Alek, jest bardzo ważna, nasze zaangażowanie, nasza gościnność, to wszystko, co możemy wyjąć z Bożego Słowa i postępować według tych konkretnych zaleceń, to będzie widać w naszej postawie. To, jak będzie brzmiała nasza wiara, jak ona będzie wyraźna, brzmienie wiary będzie wyraźne, będzie głośne i to wyznanie, że Jezus jest Panem, będzie głośne, to będzie słychać. Ale to, co jest najpotężniejsze, co po prostu wypływa z tego, jak jesteśmy razem, to jest atmosfera nieba. To można odczuć, to można po prostu doświadczyć tego i nawet nie można tego do końca wytłumaczyć, jak to jest, ale ludzie po prostu mówią zdania typu, ja tak czuję. I to jest poza nimi, oni nie potrafią tego wyjaśnić sobie, ale ta atmosfera nieba po prostu wdziera się do ich serc i oni wtedy stają przed Bogiem i chcą Go poznać, podnoszą swoje ręce na znak tego, że chcą oddać Mu swoje życie. I to jest to, co chcemy widzieć. To, co chcemy widzieć, że ta atmosfera nieba będzie się tutaj w tym miejscu roztaczała i ci ludzie będą mogli doświadczać zbawienia. Amen? Amen. Dobrze, Bogu. I to jest atmosfera nieba, którą chcemy widzieć w tym miejscu, którą chcemy odczuwać każdego tygodnia, ale nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia tygodnia. I jeszcze na koniec Paweł pisze takie słowa odnośnie pokory, odnośnie tego, że Jezus powinien być w centrum. Pisze w drugim liście do Koryntian, 3:4-5, pisze z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem. Nie, że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej, nasza zdolność pochodzi od Boga. I Paweł tu bardzo wyraźnie mówi. Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi. I to jest odpowiedź na to pytanie, które on wcześniej zadał w tym poprzednim fragmencie. Kto nadaje się do tej służby? Nikt z nas sam z siebie nie nadaje się do tej służby, żeby roznosić woń Jego poznania. Ale dzięki Chrystusowi, dzięki temu, co On zrobił na krzyżu, my możemy iść śmiało i możemy wszędzie roztaczać woń Jego poznania. Możemy mówić o tym, że jest dobry, że On ma wspaniały plan dla ludzi. Możemy iść z tym przekonaniem, pokornie iść z tym przekonaniem i mówić, że On jest najważniejszy i On ma najlepszy plan dla każdego człowieka. I wiecie, jeśli ludzie w mieście będą właśnie reprezentowali atmosferę nieba, czyli będą pokorni, będą nieustannie potrzebujący Jezusa, ale będą też autentycznie przekonani o zwycięstwie w Jego imieniu. Będą zawsze z uwielbieniem na ustach. Będą zawsze spragnieni
poznawania Go, będą zawsze spragnieni przebywania w Jego obecności. To wtedy wierzę, że po prostu będziemy mogli powiedzieć o sobie: tak, jesteśmy z miasta, jesteśmy z miasta położonego na górze, ale co więcej, inni ludzie, gdy oni nas spotkają, gdzieś w jakiejś losowej sytuacji, gdzieś się tego zupełnie nie spodziewamy, oni nas zobaczą, spotkają nas i powiedzą: to czuć, że Ty jesteś z miasta położonego na górze. To czuć, że jesteś z miasta, którego królem jest Jezus, jak mówiła Sara. To czuć. I wiecie, ja chcę to widzieć, że taka będzie reakcja ludzi. I wiecie, i historia pana Grzegorza, tego, którego spotkaliśmy przy drzwiach z Patrycjuszem, się nie skończyła, wiecie? To nie jest jeszcze koniec tej historii. Od momentu, kiedy się spotkaliśmy, mogliśmy spędzić trochę czasu, poszliśmy wspólnie na obiad tam do stołówki, spędziliśmy wspólnie czas obiadu, rozmawialiśmy. On opowiadał o swoich doświadczeniach, często ciężkich, o swojej bezdomności, o problemach z alkoholem, opowiadał o tym. Wiecie, i na koniec odprowadzałem go na dworzec na Śródmieściu i w drodze na dworzec rozmawialiśmy jeszcze i pytałem go, czy miał kiedyś okazję oddać życie Bogu. I on powiedział, że nie ma tej okazji i zapytałem go, czy chce zrobić to teraz, w tym momencie. I powiedział: tak, chcę zrobić to. I modliliśmy się tam na środku ulicy o to, żeby mógł on oddać swoje życie Bogu. I wiecie, i ja wierzę, że od tamtego momentu jego wierzchność jest zupełnie inna, a może być od tamtego momentu pewny swojego zbawienia. I to jest to, co chcemy robić. Ja nie twierdzę, że to jest wpływ tego, że dobrze mi z oczu patrzy. Ja nie twierdzę, że to jest wpływ tego, że dostałem dobre perfumy na urodziny. To nie jest ten zapach, który ja chcę roztaczać. Ja chcę roztaczać woń Jego poznania. Ja chcę, żeby ludzie z miasta roztaczali woń Jego poznania, żeby ten zapach, który będzie się unosił wokół nas, jeśli będziemy osiąkali Jego obecnością i będziemy wychodzili z tego miejsca, to ludzie przez ten zapach poznają, że Bóg jest dobry, że Bóg ma dla nich wspaniałe rzeczy, że On tylko czeka na nich, żeby oni przyszli do Niego. I chciałbym, żeby to był zapach, który będziemy roznosili, żeby to można było czuć od ludzi, społeczności miasta.